Profesor zwyczajny Zygmunt Gogolewski. Był polskim inżynierem, specjalistą w dziedzinie konstrukcji maszyn elektrycznych, profesorem, nauczycielem akademickim, dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Urodzony 1 maja 1896 roku w Warszawie, zmarł 24 października 1969 w Gliwicach. Powołany został w 1917 do Wojska Rosyjskiego. Ukończył szkołę podchorążych artylerii i jeszcze w 1917 został wysłany na front. Po wybuchu rewolucji październikowej powrócił na Politechnikę Petersburską, po czym wyjechał do Warszawy, gdzie podjął studia na Politechnice Warszawskiej. Pod koniec 1918 wstąpił do Wojska Polskiego, w którym służył do 1920 w stopniu podporucznika artylerii. Brał udział w wojnie polsko-sowieckiej, za co został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Po powrocie z wojny ukończył studia. Jego student, a następnie asystent Tadeusz Glinka, również bliski przyjaciel, przyczynił się do stworzenia jego tablicy pamiątkowej na Wydziale Elektrycznym. Dzięki swojej uprzejmości przedstawił nam kilka informacji na temat postaci Zygmunta Gogolewskiego. Jaki był profesor Zygmunt Gogolewski? To była osobowość dosyć dużego formatu. Jak go pan profesor wspomina? To ja go wspominam z dużą jakąś sympatią i uznaniem. Czy wie pan profesor coś o zasługach Zygmunta Gogolewskiego? Dla mnie profesor Gogolewski i jego zasługi to są przede wszystkim jako profesora uczelni, ale też jako twórcę przemysłu maszyn elektrycznych. Natomiast sprawa wojskowa to był pewien epizod w jego życiu, uważam. Zygmunt Gogolewski zmarł w wieku 73 lat. Był wybitnym naukowcem. Wniósł wiele w dziedzinę nauki, zwłaszcza maszyn elektrycznych.